Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj z rodzinką na 19 dniu postu warzywno-owocowego. Jesteśmy w lesie z Wiktorią i z rodzinką. Zobaczcie, jak tutaj pięknie. Słoneczko nam ślicznie świeci. Tak. Wiktoria, powiesz cześć? Powiedz cześć. Powiedz cześć ładnie. Cześć! Uśmiecha się, chociaż się uśmiecha. Okej, miałam nie nagrywać, ale postanowiłam nagrać, bo taki piękny dzisiaj dzień. Tak pięknie sobie spacerujemy. Wiktorka, będziesz szła na nóżkach, czy nie? Czy mama ma nosić? Nosić ma, tak? Niedobrze, niedobrze. Nie wolno dzieci przyzwyczajać do noszenia. Chodź, za rączkę teraz pójdziemy, zobacz. Będziemy cię nagrywać, zobacz. O, widzisz, Wikusia? Mama nagrywa. Halo! Halo! No i tak, kochani, co się wydarzyło u mnie dzisiaj? Wczoraj i dzisiaj jestem na pewno bardziej wyciszona. Jestem jakby taka trochę w swoim świecie. Zamyślona, wyciszona, spokojniejsza, nie denerwuję się rzeczami, które wcześniej wyprowadzały mnie z równowagi. Na przykład czasami dzieci zrobią różne psikusy i nas wyprowadzają takie rzeczy z równowagi. Ale co jeszcze? Przemiana materii ruszyła mi, ja nie miałam problemu z przemianą materii, ale tak mi ruszyła, że cokolwiek bym nie zjadła, to mnie goni. Cały czas po prostu zaliczam toaletę. Wyszłam teraz do lasu i w sumie nie wzięłam nic takiego, bo z Wiktorią bez wózka to daleko nie zajdziemy. Tak, Wikusiu? Ale... Na razie jest w porządku, ale powiem Wam, że to dobrze, dobrze jak przemiana materii rusza, bo to jest bardzo ważne też na poście, żeby to było. Nadal mam dużo energii, jestem bardzo zadowolona, ale wyciszona. I taka, mam taką zadumę, zaczynam myśleć o pewnych rzeczach, które bym zrobiła. Także już zaczynam osiągać to, co chciałam na poście, czyli właśnie ten jaśniejszy umysł, ten taki spokój ducha, taką błogość, nic cię nie denerwuje i swój czas tak naprawdę na wszystko. Swój czas na wszystko. Jeśli chodzi o siłę, no to nie przeciążam się. Wczoraj w ogóle nie ćwiczyłam. Dzisiaj jeszcze też nie, więc dzisiaj jesteśmy na spacerku. O, Wiktoria biegnie tam do chłopaków. Chłopcy daleko odeszli. No i co? I w sumie waga stoi nadal, nic się więcej nie wydarzyło. I to tyle. Życzę Wam mnóstwo pozytywnej energii. Odwiedzajcie takie tereny jak ja, czyli lasy. Kochani, lasy państwowe są najpiękniejsze. Jak macie gdzieś wokół siebie lasy państwowe, najbardziej takie właśnie iglaste, dużo iglastych, to są po prostu rewelacyjne lasy, mają super runo, są świetne, a jeszcze jak słońce świeci, to w lesie w ogóle jest ciszej, w lesie jest mało ludzi, możemy sobie pobyć sami ze sobą, możemy poobcować z przyrodą, poobserwować, jak ta przyroda się zachowuje, także pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i do zobaczenia jutro na 20 dniu. Cześć!